Wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie i zaczniemy, drodzy Państwo, od, można powiedzieć, chyba informacji dnia. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że wycofuje się z kandydowania, ubiegania się o start w wyborach samorządowych, w wyborach na prezydenta Warszawy. Posłuchajmy właśnie Stanisława Karczewskiego, który przekazał dzisiaj te informacje na konferencji prasowej. Ja jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory. Ja będę go bardzo wspierał. Ja będę robił z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości kampanię. Mam swoje doświadczenia z wygranych kampanii w przeszłości. Będę robił wszystko, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory. To były słowa marszałka Stanisława Karczewskiego, który powiedział, że wycofuje się z tej listy trzech nazwisk, jak do tej pory, jako kandydatów właśnie z rządu Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych, w wyborach o prezydenta Warszawy. Razem ze mną w studiu Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i właśnie, mamy ciekawą dzisiaj informację. Wydawało się, że jeszcze niedawno te trzy nazwiska, czyli marszałek Stanisław Karczewski, minister Patryk Jaki oraz minister Michał Dworczyk, to takie nazwiska pewne w kontekście właśnie tej takiej walki wewnątrz rządu Zjednoczonej Prawicy, można powiedzieć, o ubieganie się o fotel prezydenta Warszawy. W tym momencie zostają nam dwa nazwiska. I jak tutaj na samym początku, panie pośle, może ocenia pan decyzję marszałka Karczewskiego? Pan marszałek Karczewski to jest bardzo doświadczony, wytrawny polityk, który doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że powinien kandydatem Prawa i Sprawiedliwości powinna być osoba, która będzie miała największe szanse też w odbiorze społecznym, ale także w zakresie kompetencji, pewnej takiej energii, która jest dobrze odbierana przez wyborców, przez mieszkańców Warszawy. Warszawa jest miastem wyjątkowym jako stolica Polski. Nie jest to miasto równe innym metropoliom w Polsce. Trzeba to miasto potraktować wyjątkowo w całej kampanii wyborczej, dlatego że znaczenie Warszawy na mapie administracyjnej i także w całej hierarchii, jak gdyby też stanowisk jako prezydenta Warszawy, stolicy Polski, jest wyjątkowe. No, ale też wyjątkowe jest znaczenie polityczne Warszawy. To też nie ma co się tutaj oszukiwać. Ze strony na przykład Platformy Obywatelskiej, z punktu widzenia tej partii, no Warszawa jest ich takim ostatnim bastionem, który będą chcieli obronić za wszelką cenę. No właśnie, może stąd też wynika decyzja pana marszałka Karczewskiego, który jest osobą niezwykle wartościową, dojrzałą politycznie i jako człowiek ma też wielkie doświadczenie życiowe. Myślę, że jego decyzja jest przemyślana, a znając też mechanizmy, które funkcjonują w polityce, profesjonalne mechanizmy, zapewne miały miejsce jakieś badania opinii publicznej i ta decyzja z pewnością jest uzasadniona. Pana marszałka też deklaracja, że będzie wspierał najlepszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości do tego, aby w Warszawie wygrać wybory, jest niezwykle cenna. Wracając do pozostałych dwóch kandydatów, no trudno, nie chciałbym tutaj w tej chwili jak gdyby na zasadzie przed samymi wyborami, czy w ogóle nominacji Prawa i Sprawiedliwości w zakresie kandydata pozwolić sobie na ocenę, ale znam zarówno pana ministra Patryka Jakiego, jak też pana ministra Michała Dworczyka. Obaj panowie są niezwykle merytoryczni, a także niosą ze sobą wielki ładunek takiej energii, dobrej organizacji pracy. Osobiście poznałem chociażby pana Michała Dworczyka, jest posłem z mojego okręgu wyborczego, który zanim został posłem, bardzo mocno angażował się w działalność Fundacji Wolność i Demokracja. Niedawno mieliśmy okazję wspólnie organizować i bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych w całej Polsce, a także poza granicami kraju. Przypomnę, że to właśnie pomysł i dzieło, jeszcze zanim przyszedł do polityki pana posła, pana ministra Michała Dworczyka. To też pokazuje na jego możliwości organizacyjne, na jego potencjał. A pan minister Patryk Jaki, widzimy, jakie spektakularne rezultaty odnosi w pracy komisji weryfikacyjnej, komisji dotyczącej gruntów warszawskich, nieruchomości warszawskich. To wielka zasługa w przywracaniu sprawiedliwości w Warszawie, jeżeli chodzi o tą dziką reprywatyzację.
Ja dostrzegam między tymi kandydatami na pewno różnicę w pewnej ekspresji emocjonalnej, jeżeli można to tak ująć. Myślę, że minister Dworczyk to tutaj bardziej swego rodzaju oaza w spokoju, chyba w cudzysłowie. Natomiast Patryk Jaki udowadniał, że podczas komisji sejmowej, komisji śledczej, czy przy też ścieraniu się gdzieś na konferencjach prasowych na argumenty, chociażby z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, potrafi zdecydowanie wyrazić swoje zdanie, też stawiając często na emocje, ale cały czas pozostając merytorycznym. Nie chciałbym różnicować tych dwóch kandydatów. Obaj są znakomici. Moim zdaniem i zapewne kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości wybierze najlepszego kandydata, ale pozwolę sobie nie zgodzić się z pana oceną co do pana ministra Dworczyka. To jest wulkan energii. Znam pana ministra z takiej strony bezpośredniego działania, takiej realizacji pewnych zadań w praktyce, w działaniu takim rzeczywistym. I ale tutaj ja nie wykluczam tego, kwestie werbalne, jest wulkanem energii. Kwestie werbalne, no, należy też w polityce umieć powciągnąć czasem tą warstwę werbalną, żeby osiągnąć dobre rezultaty w działaniu już takim realnym. Także myślę, że obaj panowie zasługują z pewnością na tą nominację, ale decyzja to jest decyzja Komitetu Politycznego czy władz bezpośrednio Prawa i Sprawiedliwości. Poczekajmy jeszcze, z tego co były zapowiedzi, po 10 kwietnia ta decyzja zostanie podjęta. No i sytuacja staje się coraz ciekawsza, drodzy państwo, coraz mniej nazwisk właśnie jako kandydatów na prezydenta stolicy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Patryk Jaki i Michał Dworczyk pozostają w cały czas w tej grze. Który z kandydatów będzie lepszy, to się okaże. Tak jak tutaj pan poseł stwierdził, Prawo i Sprawiedliwość dokona na pewno dobrego wyboru, no też w kontekście tego, aby wziąć pod uwagę, przeciw komu stają, czyli Rafał Trzaskowski w tym momencie taki najpoważniejszy chyba rywal, kandydat na prezydenta, na fotel prezydenta stolicy. Zaraz po nim tak naprawdę, czy razem z nim, Paweł Rabiej z Nowoczesnej jako kandydat na wiceprezydenta. Jak tutaj pan, panie pośle, ocenia właśnie już w zasadzie tę kampanię Rafała Trzaskowskiego, bo cały czas jako jedyny w zasadzie kandydat Rafał Trzaskowski już swoją kampanię prowadzi, a wielu komentatorów wskazuje na to, że jeżeli by został prezydentem Warszawy, to nic raczej by się w Warszawie nie zmieniło, a nie posprzątałby też tego, co spowodowała swoją prezydenturą Hanna Gronkiewicz-Waltz, szczególnie w kontekście afery reprywatyzacyjnej. To byłaby naturalna konsekwencja przynależności Rafała Trzaskowskiego do partii politycznej, której wiceprzewodniczącą do niedawno była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. I to jest naturalne działanie, wydawałoby się, ludzi, którzy są w jednej organizacji politycznej czy w jednej grupie, aby no nie dociekać prawdy, jeżeli coś tam rzeczywiście kolega z formacji ma na sumieniu. Jeżeli ewentualnie były to rażące przestępstwa, to będzie miał obowiązek jako prezydent Warszawy. Jeżeli stwierdzi, to będzie miał obowiązek jako funkcjonariusz publiczny, żeby zgłosić takie sytuacje. Natomiast naturalna tendencja jest taka, aby swoich przyjaciół politycznych nie pognębiać i nie obciążać dodatkowo. Myślę, że nie jest też wykluczone, że Rafał Trzaskowski w kontekście ostatnich rewelacji o jego, nazwijmy to, dość rozrywkowym trybie życia, gdzie przebywał jako europoseł w Parlamencie Europejskim, być może się wycofa z kampanii wyborczej. No, to jest pewnego rodzaju spekulacja, ale taka sytuacja też nie jest wykluczona. Wówczas kandydowanie, bo to jest takie trochę nacechowane lekką ironią, że pan Paweł Rabiej kandyduje na wiceprezydenta Warszawy w sytuacji, kiedy jest to stanowisko urzędnicze i prezydent Warszawy powołuje wiceprezydenta. No i w każdej chwili może odwołać. Może ta sytuacja doprowadzić do zmiany kandydatów i to Paweł Rabiej będzie kandydatem na prezydenta Warszawy, Komitetu Wyborczego popieranego przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną w tym przypadku. No to by była też bardzo ciekawa sytuacja, drodzy państwo, ale w kontekście wyborów samorządowych chcę jeszcze w pewien sposób tutaj zapytać o przyszłość pana posła. Pojawiły się ciekawe informacje, które też pan poseł zamieścił na swoim oficjalnym profilu facebookowym. Najnowszy sondaż, kogo wałbrzyszanie najchętniej widzieliby w fotelu prezydenta Wałbrzycha. No i tutaj na pierwszym miejscu znalazł się pan poseł z poparciem na poziomie 28%, zaraz za plecami pana posła. Obecny prezydent
prezydent Wałbrzycha z poparciem 26%. Rzeczywiście jeden z portali internetowych, poczytnych portali internetowych wałbrzyskich, zamieścił taki ranking, sondaż potencjalnych kandydatów na prezydenta Wałbrzycha. Jest mi bardzo miło, że w tym rankingu rzeczywiście moje nazwisko się znalazło i cieszy się takim powodzeniem, taką popularnością. Póki co nie zgłaszałem swojej kandydatury, nie podejmowałem takich działań, które miałyby zmierzać do zaproponowania mojej osoby jako kandydata na prezydenta Wałbrzycha, ale z pewnością ten sondaż jest też dla mnie takim miłym, sympatycznym potwierdzeniem tego, że moja praca parlamentarna jest dobrze oceniana przez mieszkańców mojego okręgu wyborczego, przez mieszkańców Wałbrzycha. Myślę, że przede wszystkim skupiam się w tej chwili na tej pracy jako parlamentarzysta i natomiast niczego nie możemy wykluczyć. Na tą chwilę żadnych decyzji nie podjąłem. Jest jeszcze sporo czasu. Myślę, że jeżeli będą jakieś rozmowy, to wówczas zastanowię się nad takimi propozycjami. Na tą chwilę nie było ani takich rozmów, ani propozycji, ani rozważań, a z pewnością ten sondaż jest dla mnie jakąś zachętą do też może bliższego spojrzenia na sprawy samorządowe w naszym okręgu. No właśnie, Ireneusz Zyska, Wolni i Solidarni, przyszłość wyborów samorządowych to cały czas sprawa otwarta. Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę dobrego dnia. Dziękuję. Pozdrawiam państwa. Miłego dnia. Drodzy państwo, a my wracamy do państwa po przerwie. Zatem zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Przed nami kolejni goście i kolejne bardzo ciekawe tematy.